Tak, Damian się po prostu totalnie poświęci tym, co robimy, nie? Że ten czas, który spędzamy na sali, a spędzamy go dość sporo, bo nawet trenujemy dwa razy na dzień, dlatego że tam jest kopalnia po prostu rzeczy, które można w nim odkryć, polepszyć, to zawsze może być lepiej. Bo czasami jest tak z gwiazdami, że już lepiej nie będzie. Róbmy to, co robimy i będzie dobrze. A tutaj jest tak, że co godzina jest lepiej i wtedy ja się denerwuję, bo ja wiem, że mogę zrobić jeszcze więcej, ale czas mnie goni i wiesz, i muszę w pewnym momencie powiedzieć, dobra, to jest to, jesteśmy robimy gotowi. Tak, jesteśmy gotowi, nie? Czyli kopalnia skarbów bez dna. No, na razie tak jest, tak czuję. Zobaczymy, czy ja wytrzymam to wszystko, bo no właśnie. To na moje nerwy po prostu. Ja też jestem trochę nerwusem i jak coś mi nie wychodzi tam gdzieś tam nie. Na... Tak, właśnie. Od początku, to ja już mówię, no nie, dlaczego mi to nie wyszło za pierwszym razem i koniec. Nie, jemu musi wychodzić, albo muszę ja tak zrobić, żeby mu coś wyszło, żeby potem znowu wrócić do tamtego tematu, który mu nie wyszło. Tak. Ale ja jeszcze wrócę do słów któregoś z jurorów, jest z jednego z pierwszych odcinków. Jania, ty usłyszałeś, że ty nareszcie masz partnera, z którym możesz realnie dojść do finału. Co ty na to? Coś, ja nie wiem do finału. Mi się wydaje, że wreszcie mam partnera, z którym naprawdę mogę tańczyć. Ja uważam, że miałam też partnery wcześniej, z którymi mogłam tańczyć, ale tutaj między nami jakaś jest taka taneczna chemia, jakoś dobrze się czujemy, pasujemy do siebie, no i... Tak, my się od początku dogadujemy na maksa, czyli jakikolwiek temat nie poruszymy, my możemy o nim gadać godzinami. I to jest super, chociaż z drugiej strony czasem treningi nam po prostu mijają na rozmowie, a nie na tańczeniu. No, bo zdarza się, bo też trzeba, bo to jest taka całość, ta osoba musi być zaopiekowana z mojej strony całości, także tutaj są też rozmowy, jak przeżyć to, jak przeżyć tamto, jak są kryzysy i tak, bo tutaj wszystko się zdarza, nie? Jest i fajnie i jest też boląco czasami.